Naszym gościem jest dzisiaj kompozytor, producent, dyrygent, wizjoner. Chociaż mówi, że nie mówi o sobie, że jest dyrygentem. Ale jest, bo nie ma papieru. Ja widziałam, że dyryguje, słuchaj, więc jak dla mnie jest dyrygentem. Dorzucam jeszcze Bożyszcze Kobiet. Dzimek, Radzimir Dębski. Dzień dobry, tak. Hejka, cześć. Co u ciebie? Nie, jak już taki jestem męski, to się schłopieńczyłem hejką. Hejką. No bo to miałem powiedzieć, dobry wieczór. Nie, no, mówisz co chcesz. Nie, zwłaszcza, że premiera nie mamy, premiera nie będzie wieczorem, więc nie ma co się tak, wiesz, rozpędzać. No zapraszamy o każdej porze dnia absolutnie. Właśnie, co słychać? Tak. Właśnie, to też jest moje pytanie, bo zastanawiam się, czego ode mnie chcecie. Co tutaj mogę wam powiedzieć? To jest mega ciekawe. Zacznę od razu. Dajesz sam sos, no, dajesz sam sos. Na pewno jest to ciekawy okres, ale jadę zaraz do Wrocławia, więc myślę o tym, że jak mnie pytasz, co słychać, to od razu myślę sobie, że pośpiech. No ale dużo pracujesz, ty zawsze dużo pracujesz, tak. Bo bez przerwy wymyślasz sobie nowe projekty. Jak nie poważne, to troszkę mniej poważne, miksujesz te wszystkie gatunki rzeczy, ale to się dzieje cały czas. Czy ty masz w ogóle czas na odpoczynek i jak odpoczywasz, to jak odpoczywasz? Samochodami. Samochodami. Masz cały czas Fiata? Mam. Swojego? Mam. 125. Musiałem wczoraj, tak. Właśnie mi akumulator trochę zaczął, bo jak jest przeniesiony bak, to potem się dłużej kręci go, więc to zapalanie pobiera więcej prądu, więc trzeba go więcej. Wczoraj właśnie miałem tak, że musiałem go odpalić na dotyk. Ale ty nim jeździsz tak na co dzień? Fajne, symboliczne, prawda? Bardzo. Tak szukałem, że może wsiądzie, ale nie usiadł. Nie. Nie, ale ty sobie się nim poruszasz codziennie? Tak, nie, staram się go oszczędzać. Jak dzisiaj spadł śnieg, a muszę to powiedzieć, sorry, chociaż to jest dziwne, przedwczoraj chodziliśmy w krótkim rękawku, a dzisiaj spadł śnieg, no to dziękuję, to nie będę go męczył, bo jeszcze zaczną solić drogowcy, zima zaskoczyła i bez sensu. No. Czy jest takim dzieckiem od święta? No tak, no. A on ma tam jakiś silnik? Power 6K3.2. Odpowiem jak na odpowiedzi w szkole. No. Ale samochody są jakąś taką twoją zajawką poważną, odskocznią? Czymś, co cię, nie wiem, uspokaja, odrywa? Gdzieś chyba zawdzięczam to temu, że usłyszałem w moim środowisku, że się nikt tym nie powinien zajmować i że nikt kulturalny się tym nie zajmuje, więc natychmiast zacząłem się tym zajmować. Jakiś rebeliant ci się włączył. Tak. I zawsze byłem z tym bardzo zaciekawiony. Bardzo bym, w zasadzie te dźwięki to od dzieciństwa mnie ciekawiły. Dźwięki samochodów, że każdy są inne i dlaczego tak jest, że w końcu to się inaczej jakoś kończy. Ale mimo wszystko dalej poszedłeś za dźwiękiem, ale tak? Zaczyna się eksplozją. Jakby to jest, z czego to się wzięło, że tam w środku masz eksplozję. I to, że ten dźwięk się ugładził i stał się szmerem, to nie znaczy, że tam ciągle nie ma ognia w tym i tam jest człowiek z zapalniczką, drugi człowiek jest barmanem i leje tam. Ty na przykład nie słuchasz muzyki w czasie wolnym, w takim sensie, że jak jedziesz samochodem, to nie słuchasz radia, prosisz o wyłączanie stacji radiowych, bo to już jest dla ciebie za dużo, bo jesteś notorycznie otoczony dźwiękiem. Ale to też dlatego, jak siedzisz 15 godzin i słuchasz kilka taktów w kółko, no to można zwariować, więc... A zresztą zrozumiałem to z siostrzeńcem ostatnio. Siedzieliśmy, coś rysowaliśmy i on nagle zaczyna nucić coś, a ja tak, co ty tutaj nucisz? Facet ma 5 lat, więc nie za bardzo jeszcze wiem, ale go pytam i jakby zrozumiałem z tego, że siedzieli przez godzinę i nic nie grało, bo też jakby to i wtedy właśnie masz naturalną potrzebę zanucenia czegoś, to jest niesamowite i w sumie stąd się biorą pomysły, właśnie z głodu. Ale czy złapałeś wtedy nuty, zacząłeś zapisywać, bo może mały miał nagrałem, jakiś dobry pomysł? Zapytać, czego nie, zacząłeś nagrałem, tak mu, nagrałem mu ten pomysł na telefon, od razu w wielośladzie, zrobiłem mu szybko aranż, żeby mu pokazać, że to jest możliwe i wtedy chciałem mu zapisać pierwszą kompozycję na kartach historii, niestety powiedział, że to był plagiat, bo to jest jakieś bajki. Aha, no ale przynajmniej się, wiedział. Przynajmniej wiedział, no bo to zjawisko kryptomnezji pewnie znasz, prawda? Jest to możliwe, tak. No, jest to możliwe. Ludzie zapominają, że usłyszeli, tak. Że myślą, że sami to wymyślili, a tak naprawdę gdzieś to kiedyś słyszeli. Tak. Ale się czy nazywa to jest zjawisko. Na przykład wytłumaczenie na to, że tak wiele jest posądzeń, różne plagiaty, że różne znane... No w sensie, że to jest też... Pamiętaj, że tu jest fortepian, nie wiem, czy go ktokolwiek z was widzi, ale ten fortepian ma 12 dźwięków i zanim te 12 dźwięków wypstrykasz, to potem się pojawiają kolejne te same już 12 i pomyśl sobie, ile jest matematycznych możliwości napisania czegoś dokładnie. Na tych 12 dźwiękach, czego jeszcze nie było. No siłą rzeczy musi bardzo się coś mniej, nie? Ta liczba bardzo mocno jakby herlawieje. Czyli co, dojdziemy w muzyce do takiego momentu, kiedy wszystko już było? No tak, ale to jest może już teraz. To jest bardzo ciekawe. W zasadzie
Nie wiem, czy macie takie rozkminy, ale jak pytasz mnie, co słychać, to ja wtedy siedzę i rozkminiam, w jakich my czasach żyjemy i czy to już jest ten pivotowy moment post, czy już teraz jesteśmy na skalpelu jakiegoś załamania, czy to załamanie jeszcze nie nastąpiło, czy ten klif jeszcze się nie urwał. Nie? Czy ty masz takie myśli egzystencjalne? Często. Znaczy ja w ogóle myślę, że Dziemek ma dużo z filozofa, zwłaszcza jak... Bo ty masz, myślałaś o tym, że filozofia to jest jakaś taka dziedzina, którą... Moja siostra studiowała i się tym interesuje bardzo mocno, więc fajnie się z nią rozmawia, bo nie jestem w stanie z nią... Ciężko mi się z nią wygrywa, ale myślę, że była dobrym treningiem na pewno całe życie. No. No. Wystarczy obejrzeć twoje TED Talks, bo tam też to tak widać, które to też jest całkiem niezłym stand-upem, muszę powiedzieć. Oglądałaś to? Tak, bardzo, bardzo się ubawiłam nawet. A tam w ogóle wszyscy się bawią i śmieją często. No to z nerwów wynikało, bo to było prosto po... Nie powiem tego słowa, zróbmy tak, żeby nie mówić już tego słowa, ale odosobnieniu 2-3-letnim, nie grania koncertów. No i jak wyszedłem pierwszy raz do ludzi, to miałem pierwszy raz tremy. To było bardzo dziwne, bo jak grałem na przykład Śląski raz w życiu, grałem już, i tam było 45 tysięcy ludzi, to masz taki tłum ludzi, który w zasadzie w ogóle nic, nie rozumiesz go. Nie jesteś w stanie go, jakby, to nie jest człowiek. Tak. To nie jest, widzisz kilka osób, tak jak zawsze na początku, ale potem to już nie robi ci różnicy, ile tam, znaczy robi sonicznie, to na bank. Ale świadomościowo nie jesteś w stanie tego przeliczyć. Natomiast po odosobnieniu wychodzę tam do tej sali, to było jakoś tak przekładane, ta sala była mizerna, chyba w Kinotece, czy gdzie to było. No i nagle patrzę, jest 10 osób. Masakra, najgorzej. I masz wiersz powiedzieć w szkole i miałaś się go nauczyć na pamięć, ale ja nie umiem. I każdego widzisz z osobna. No więc zaczynam szyć. To jest najtrudniejsze, bo te kameralne imprezy są najgorsze, no bo widzisz konkretne osoby, jakby widzisz ich miny, to jest najtrudniejsze. Ale po to w szkołach muzycznych masz te świetne słowo w ogóle, też jest popis, zapomniane już, ale słuchawki to są w ogóle egzaminy, co innego, ale egzaminy na instrumentach, czyli idziesz i masz, raz mi kiedyś powiedziała farba, z nosa przed egzaminem, bo masz 5 profesorów, oni nie do końca ci kibicują, to trzeba powiedzieć, i musisz zagrać przy obrusie, stoi stół, obrus i tak jak wy teraz tutaj siedzicie i słuchacie, mówię teraz o ludziach, których nie ma, czyli duchach, ja ich widzę, wy ich widzicie, czy nie? Bo to wszystko się samo nagrywa, nie? My jesteśmy tutaj sami. Więc tak jak wy teraz siedzicie i słuchacie, to oni jeszcze sobie notują i oceniają, nie? I to jest w sumie największy stres, bo jak przychodzisz potem zagrać koncert w życiu dorosłym, to człowiek, którego spotykasz najczęściej, chciał tam być po prostu, nie? No tak. Popis. Zapomniane słowo, nie bez powodu. Kiedyś były takie próby utworzenia koalicji Popis. Myślę, że wszyscy już dawno woleli o tym zapomnieć. To już na pewno jest na jakimś klifie. Jak już idziemy do polityki, to znaczy, że już jakiś koniec. No. Nie trzeba. Jak odpoczywasz, nie słuchasz muzyki, nie słuchasz w samochodzie, ale to jest niesamowite, bo jak wspomniałeś o tym fortepianie przed chwilą, a jak tylko tutaj wszedłeś, to pierwsze w zasadzie, co zrobiłeś, to podszedłeś do fortepianu, żeby sprawdzić, jak on tam... No bo to jest tak jak samochód z kluczykami w stacyjce i zapalonym silnikiem. No nie przejedziesz się, no musisz się... A że musisz zobaczyć, jaki on ma dźwięk, jak on ma barwę? Po prostu cię... No, wielki czerwony przycisk, no. Fajnie. Musisz go nacisnąć, no. Zobaczyć. I co ci wyszło z tego, że... No, mały. Mały. To też jest to tak jak kopanie w oponkę w samochodach i patrzysz, no o ile dałeś, 100 czy 6, fortepiany potrafią kosztować 600. Ja na przykład nie mam fortepianu, no, a chciałbym mieć. Ale poczekaj, bo bardzo mnie zainteresował ten temat trochę stresu w szkołach, bo ty do szkół chodziłeś bardzo wielu, bo tak naprawdę szkoła rano, szkoła wieczorem, szkoła w weekend, szkoła latem, zero życia towarzyskiego, brak szkoły i tak dalej. Czy do takiego stresu, jakim ty opowiadasz, można się przyzwyczaić? Bo mam wielu znajomych, którzy są po szkołach muzycznych i zawsze wspominają o tym, że to było traumatyczne dość przeżycie. Znaczy to jest pomyślane, jak się nad tym zastanowisz, to po tym, jak już takie masz trochę uczucie bycia ofiarą jakoś tego systemu i chcesz się zemścić na tym systemie, który cię w jakiś sposób skrzywdził, ale jest to dość mądrze pomyślane, tylko że w szkołach muzycznych czuję, że za duża loteria polega na tym, do kogo cię przydzielą, bo jednak połowę życia spędzasz na indywidualnych zajęciach, a w moim wypadku do magistra, czyli 5 lat studiów, masz większość przedmiotów indywidualnie. Mało się o tym myśli, nie? Że w sumie przechodzisz przez szkolnictwo indywidualnie, bez ludzi. Czyli co? Czyli, ale oczywiście mamy tam historię, mamy formy, mamy instrumentoznawstwo, mamy, nie wiem, no zależy na jakim poziomie oczywiście, ale kształcenie słuchu, harmonia i tak, jak oczywiście dzieci zaczynają
dużo mają tych grupowych zajęć, ale instrument masz zawsze indywidualnie. Nie? No i to jest już taki trochę twój trener, trochę taka trochę postać, jakiś, nie wiem, życiowo bardzo ważna postać. Nie? I no miałem paru takich ludzi, których jednego miałem takiego profesora, już nie żyje, więc chętnie go obsmaruję. Zapraszam, no, nie będzie mi przykro, żeby o to wspomnieć, bo miałem zupełnie przed sekundą niesamowitą panią profesor na tym samym przedmiocie. Nie będę już mówił gdzie i co, ale facet był po prostu przemocowym, takim, wiesz, typowym, no, temperował bardzo, nie? I czyli co robił dokładnie? Przychodzisz do niego i ja wtedy pamiętam, że pierwszy raz w życiu czułem, że coś mi zaczyna wychodzić, a całe życie po tych szkołach się tułałem i miałem takie uczucie, że za bardzo nie wiem, o co im chodzi, co oni ode mnie chcą. No i w końcu przychodzę, coś już taki entuzjazm, nie wiem, bo to właśnie zmiana szkoły. No i on mówi tak, no generalnie to będzie tak, że teraz zapomnisz wszystko, co umiałeś, bo ci się wydawało, że ten, musisz teraz to zapomnieć i teraz zaczynamy od zera i i tak zwana postawa, czy tam technika, zmiana techniki. Czyli, nie czyli wiem, te nawyki, które miałeś. Powiedzmy, nie wiem, jesteś koszykarzem praworęcznym, a facet ci mówi, że masz teraz być leworęcznym i z punktu widzenia, no nie, niedobra analogia, bo to akurat czyli się takie przydało. Łamanie, że musicie złamać, żebyś się od początku... To się nie przyda na pewno. No dobra, ale miałeś tak, że na przykład wracałeś do domu i mówiłeś rodzicom, że nie chcesz jednak tego robić, czy to było coś, z czym po prostu się wychowałeś? Chyba nie wiesz, żeby mówić. Myślisz, że to jest normalne, że tak ma być, nie? Czyli trochę wychowywany jesteś w takim przemocowym środowisku, pod mówię nie w domu, tylko mówię w szkole. Nie chcę tego też tak nazywać. Widziałyście film Tar? Bardzo ciekawa rozmowa, bo to jest w zasadzie o tym film, nie? Czyli, ale Łyplasz widziałem i to mi wystarczy. Ktokolwiek chodził do szkoły sportowej, wydaje mi się, że też tak może być, baletowej, muzycznej, jakiejkolwiek zawodówki, mówię teraz pięknie, bo to są zawodówki, to tam jest wysoka dyscyplina i teraz wysoka dyscyplina ci się na pewno przyda w życiu. Ja nie mówię, że to jest złe i na pewno mamy toksyczną relację z oprawcą, to jest na bank. No właśnie. Syndrom sztokholmski. I teraz, tak, i oczywiście, chociaż nie wiem, czy tęsknię. Nie, nie chce mi się tam chodzić już. Też dużo historii zawsze się słyszało rzeczywiście o szkołach baletowych i tak dalej, że, to, no, że ta dyscyplina jest czymś takim. No i teraz, czy w imię tego udoskonaleniania się... Doskonalenia się. Doskonalenia się. Ale już chciałem dokonanym, ale dobra. To, czy to jest warte, nie? Tego. I teraz jednocześnie, czy kiedy jest za wcześnie cisnąć? No bo często te dzieci, co były ciśnięte, te wszystkie wunderkindy, co wtedy ze szkoły, to były noszone na rękach, że oni są niesamowici. Ja na przykład nie byłem niesamowity w niczym jako dziecko, nie? Chyba w graniu w piłkę może, ale nie na instrumencie. Ale nie słyszałeś w domu pochwał? O Jezu, to już jakaś się robi psychoterapia. Nie, w sensie, że to wiesz, jakoś tak jak w domu masz tak, że... Super ci idzie, no to chyba cię buduje. Ale wiesz co, w środowiskach artystycznych, no to, że ci ktoś zagra coś normalnie, to nikogo nie dziwi w sumie, nie? Nic nadzwyczajnego. Gdzie masz, to jest takie trochę gdzie leży podnoszenie tej poprzeczki, dokładnie. No, gdzie ona leży? W każdej sytuacji będzie inna i to zupełnie w sumie nie o tym jest rozmowa. I w sumie nie wiem, czemu aż tyle temu poświęcamy, ale... Nie, bo jest to bardzo ciekawe. No, ja nie chodziłam na przykład do szkoły muzycznej, ale słyszałam różne historie na ten temat. Odpowiedzialność za widza, że tak długo o tym gadamy na ten temat. Słuchaj, widz się czegoś nauczy. No, nie każdy jest po szkole muzycznej i to nie jednej, nie dwóch i tak dalej. No jednak to są pewnego rodzaju wyrzeczenia, bo to, że się chodzi do szkoły muzycznej, to jest jedna rzecz. Ja chodziłem do nich ironicznie, całe życie. Wydawało mi się, że chodzę tam i nie wiem po co. Ja zrezygnowałem właśnie po tym gościu wtedy. I potem w zasadzie zostałem muzykiem przez kumpli, którzy rapowali i nagle pierwszy raz w życiu się dowiedziałem, że coś robię dobrze, to jak mi ziomek powiedział, że ty robisz bity, jak to umiesz robić bity? Ja mówię, no nie normalne. Wiem, jakieś robię, ale czy to jest jakby... U nas w domu wszyscy robią bity. Nie, no właśnie nikt nie robił. W sumie to było ciekawe, bo potem lata później skumałem, że to w ogóle było jedyne, co było moje w muzyce. Aha. Że nagle nie szkoła i nie środowisko i nikt tego nie oczekuje, tylko robisz to ale czy to też nie samemu. Było... I nikt się o to nie prosi. To w ogóle dlaczego zostałem muzykiem? To było, że właśnie przez te bity, już potem, tam parę lat później, trochę na początku chyba fortepian właśnie, potem trąbka do liceum, żeby się dostać, to żeby już się dostać na nowy instrument, to musisz się na nim nauczyć grać. To jest też hit, przychodzi do szkoły. Dzień dobry, chciałbym nauczyć się grać na instrumencie. To proszę zagrać. Też dobre, nie? No.
No i oczywiście potem poszedłem tam przyspieszony tryb, żeby nadrobić te lata spoza, jak się mówi w więzieniu, jak ktoś jest, że spoza kalendarza, że ma wyjęte. Nie wiem, tu sami grzeczni mężczyźni, więc nie wiem, dlaczego się obracasz i na nich patrzysz. No jest fajny żargon na to, bo nie, dlaczego zaczęliśmy takim eleganckim tonem i mamy, ja mam elegancką pozycję. Bo przyszedłeś w marynarce. Tak. Przyszedłem w marynarce, bo jadę do orkiestry, więc nie chciałem być chamem, jak oni są elegancko ubrani. No to nie, bo do nas to nie trzeba. W dresach. No. Ale czy na przykład gdyby nie ten profesor i ta szkoła, to myślisz, że mógłbyś wybrać jeden instrument? Czy to na przykład sprawiło, że zostałeś multiinstrumentalistą, bo jakoś no, nie znalazłeś? No, bo mnie wywalali ze wszystkiego, totalnie. To było najlepsze, co mi się w życiu przytrafiło. Czyli nie należysz do niczego i potem próbujesz różnych rzeczy i potem przez to, że idziesz za każdym razem jako odludek do nowej rzeczy, czyli to też było śmieszne, ze sportami też tak miałem, bo że wszyscy zawsze w piłę, ja chciałem w kosza, więc a jeszcze jak się przeprowadzałem, to potem poszedłem właśnie, jak zrezygnowałem ze szkoły muzycznej, to poszedłem grać w kosza i jakoś wypadło na Piaseczno. I w Piasecznie przychodzi taki typek i nikt go nie zna i teraz musisz się dostosować. I to, kurde, jest niesamowita rzecz, bo w tym momencie jesteś dzieckiem, a już zadajesz sobie pytanie, jakby... Po pierwsze masz falę, no bo wszyscy cię muszą zaakceptować, więc musisz się nie pęknąć, a wszyscy są świetni, a ty nagle nie wiesz, co oni robią. Bo te wszystkie ćwiczenia też są... Widziałeś takie drille, jakie są w koszykówce, że na przykład pierwsze zajęcia, no to nie grasz meczów i tak dalej, nawet nie rzucasz do kosza, tylko... No tak, masz te sprawnościowe takie bardziej... Czyli wybiegasz tu i musisz zabiec za typa i pięciu typów, na początku dwóch, trzech, latają w takim wionuszku. Musisz to wiedzieć, nie? Jak przychodzisz do trenować, to nie wiesz tego i musisz szybko kumać. Więc jest test na inteligencję, z instrumentami tak samo. I musisz sobie jakoś poradzić, a jednocześnie jak jest ciężko, no musisz sobie zadać pytanie, po co mi to jest, w ogóle po co ja to robię? Przecież nie muszę tutaj być, nie? Poszedłeś na uniwersytet muzyczny. Tak, no ale to już sam. Czemu? No bo lubiłem hejterów i lubiłem przytyki i chciałem mieć kija na to. Czyli papier, że chciałem masz mieć papier. To, możesz to chciałem robić. Mieć, chciałem być nie gorszy. No bo mój stary miał ten papier, jego stary miał ten sam papier z kompozycji i po prostu musiałem, żeby się nazywać kompozytorem, musiałem mieć papier z kompozycji, mówiąc już prywatnie. Okej. Okay. Dlatego nie nazywasz się dyrygentem, bo nie masz tego kija. Bo nie skończyłem, tak. Mhm. No. Ty mówisz o środowisku, które jest takie bardzo specyficzne, bardzo hermetyczne i jest tam bardzo dużo purystów wśród muzyków klasycznych i jest taki, tak się mówi, że generalnie gardzą popkulturą, gardzą muzyką popularną i tak dalej, i tak dalej. No, ty zrobiłeś taki trochę mariaż... Nie chcę tak mówić za całe środowisko. Nie no, za całe środowisko nie, ale tak się mówi. Ciekawe, tak się mówi i często tak jest, bardzo często tak jest. Natomiast ty zrobiłeś mariaż dwóch różnych kultur. Czy od początku... Miałeś takie poczucie, że to jest dobra droga, czy na przykład miałeś takie głosy, że ej, dlaczego ruszasz w ogóle, nie wiem, na przykład temat hip-hopu, czemu się bawisz bardziej, powiedzmy, muzykę popularną, a nie, wiesz, tylko kultura wysoka i tak dalej? Najtrudniej jest być muzykiem, wymyśleć, co chcesz robić i po co. Mhm. Artystą kimkolwiek. Wszystkich się nas to tyczy, tak. Nie do końca ci ktoś powie, że to nie jest ta droga, którą powinnaś podążać. Pożądać, fajne. Też filozoficzne. Nie powinnaś pożądać tej drogi, no bo kto by miał w tym jakiś mieć interes, że ty tą drogą będziesz teraz pożądać? Czyli żeby ktoś ci tak powiedział, to musiałby jakoś zależeć na tym, co robisz. Więc chyba nikt tego nie mówi. Możesz na pewno napotkać opór, czyli ktoś może kwestionować to, czy ty powinnaś to robić. To jest na pograniczu. Teraz tych hip-hopowych, symfonicznych projektów jest jakaś zabawna ilość, nie? Jest tego po prostu multum. Natomiast jak robiłem ten projekt pierwszy z Nosprem, to jest Narodowa Orkiestra, ja jestem aktualnie gówniarzem wtedy i przychodzę przed Narodową Orkiestrę, a propos zawodu dyrygenta, szefową wtedy była pani Joanna Wnuk-Nazorowa, był minister kultury, dyrygent, niesamowita postać, legenda, no więc ja się siedzę, pewnie w marynarce, nie wiem, i jestem na spotkaniu, którym tłumaczymy ten projekt i po co on miałby być. I pada oczywiście kwestia dyrygowania. No ja w tym momencie muszę tak naprawdę zrobić obronę pracy magisterskiej, czyli jak widzę, że będzie ciężko, no to wyciągam partytury, zaczynam tłumaczyć i normalnie robię symulację pracy tak naprawdę. I uwaga, dostaję asystenta zawodowego dyrygenta na próby, jak już się to udało, mówię już dużo później.
I na pierwszej próbie mam typa, który jest w stanie skoczyć, czyli tak jak ekipa filmowa, to każdy reżyser, wszyscy byśmy chcieli być reżyserami filmów, ale przyjść na plan i rozumieć pracę kierownika produkcji, ile czasu się rozstawia szkła, ile czasu, ile pionów pracuje razem i jak to wszystko złożyć, to w ogóle nie ma, nikt nie rozmawia o twojej wizji artystycznej bardzo jeszcze przez wiele godzin. Najpierw musisz umieć zrobić film, żeby zastanawiać się nad tym, czy będziesz miała szansę coś powiedzieć. I tak samo jest z orkiestrami. No, zapłać każdemu człowiekowi, który tam siedzi, snajper, ćwiczący całe życie po 7 godzin dziennie, po 30 latach szkoły, i niech oni usiądą na krześle, żeby teraz ty się zastanawiasz i nie wiesz czegoś i stękasz, nie? Albo nie radzisz sobie, ręce ci się trzęsą. No to był typ za mną i był gotowy wskoczyć na próbę i ja w tym momencie tracę tą pracę. Okej. Genialne. Na przykład tego rodzaju strukturalność tej hierarchii, która jakby wymaga profesjonalizmu w pracy, który jest jakiegoś rodzaju też zamordyzmem, można tak powiedzieć. Dyscyplina, nie? Muszę obejrzeć Tar. Oddech na plecach. Tak. No to jest akurat super. No, czy w relacjach z profesorem to powinno być? Nie wiem. Jak na przykład zmotywować młodego człowieka, który nie chce się uczyć. Jesteś facetem. Sam wraca do tej edukacji. Wracam, bo teraz już namaściłaś tą rozmowę. Namaściłam. Ale pogadajmy o tym, bo to mówisz o albumie 2015. Ale był też hip-hop, mimo hip-hopa. Co najlepsze jest to, że tak potem ją kupiłam na CD, ja ją uwielbiałam, tylko problem był taki, że któreś kawałki nie grały na tej płycie, był jakiś błąd. Ja mam inny problem, że to zniknęło w ogóle z YouTube'a, więc ta nowatorskość tego albumu została wykasowana. Naprawdę? Po czym wracała, no bo tam Miłosz miał jakieś niesnaski z producentem, a ja sobie tylko tak... Ja sobie to tylko pisałem parę miesięcy i co mam do tego, nie? No. Ale zaczęliśmy trochę gadać o tym, Agnieszka, ty powiedziałaś, że wszystkie środowiska zaakceptowały ciebie. I to jest prawda, rzeczywiście, no jakby... No, pseudonim Dzimek to jest jednak duży prestiż. Poważna firma, duży prestiż, no wszyscy tak ciebie odbierają. Natomiast ostatnio, no Peja troszkę się wyzłośliwił w kawałku na twój temat. Ja Peja akurat bardzo lubię. A ja tego nie wiem, powiedzcie. No tam był taki fragment, że wygłupiłeś się na Bemowie, wykonując Głuchą noc z orkiestrą. I czy wy sobie już wyjaśniliście tę sytuację? Jak to było, ponieważ no nie było go tam, a wykonałeś ten numer. Tak. Co się wydarzyło? No to jest dla mnie super w ogóle świetna sytuacja, no bo całe życie słuchasz rapu i nigdy nie byłaś w żadnym disie, no to znaczy, że nie istniejesz, no więc to jest genialne. Czyli w końcu się udało. Strasznie się tym jaram. Wczoraj chyba mi, czy przedwczoraj dopiero moja menadżerka to puściła. I mówi, chcesz usłyszeć, jakiego masz disa, jak strasznie zostałeś zniszczony. No i dobra, no, i że powiedział, że się wygupiłem na Bemowie. Nie wiem do końca, o co w tym chodzi. Chyba po prostu mu się to złożyło w rymie. Aleśmy gadali przez telefon. I serdecznie mogę to powiedzieć w ogóle teraz, bo się tego zupełnie ani nie boję, ani nie wstydzę. Zadzwoniłem do niego, żeby go zaprosić na stadion. Bo gram w Stadion Śląski. No, tak. I tak samo rzeczywiście nie zaprosiłem go na Bemowo osobiście. Czyli to o to poszło. Dostałem informację, że ja zrobiłem listę, zresztą ona jest już teraz muzyczną listą na YouTubie z historią polskiego hip-hopu. Od wielu lat wiedziałem dokładnie, które kawałki instrumentale, bo mimo wszystko wychodzę z instrumentali. Nie jestem, jestem fanem rapu, ale jednak rap uratował moje życie z punktu widzenia muzycznego i stałem się muzykiem dzięki instrumentalom w rapie, czyli to też jest trochę tribut dla producentów i bitów po prostu. Więc wiedziałem, jak amerykański hip-hop, który nie był w ogóle związany z tą płytą, z Nosprem, ale był jej bisem i przez przypadek stał się bardziej popularny od tej płyty i w ogóle zrobił jej też niesamowitą promocję. Na świecie zresztą. Ale piszą Mobb Deepy, Wu-Tangi. Dokładnie. Ashtony i wszyscy. W ogóle pamiętam we Wrocławiu, gdzie zaraz jadę, poszedłem na koncert Mobb Deepów i jeszcze żył Prodigy i przebijałem się przez takiego fajnego kafara 3-metrowego, 300-kilowego. I mówię mu i tak pamiętam, to jest też podobna sytuacja, no bo Peja dla mnie też był takim kimś, nie? Czyli masz jakąś taką postać mityczną i patrzysz sobie na nią i nie do końca widzisz się, jak będziesz z nią, jak będzie wyglądała twoja interakcja z tą postacią, nie? I jak na przykład dojdzie do konfrontacji, to co zrobisz, powiedzmy, nie? I podchodzę do tego kafara, jeszcze z Mobb Deepów, ciągle dygresja.
i mówię, mordo, ja bym chciał tam wejść, się przywitać z Prodigym, bo on lubi to, co ja robię. A on tak na mnie patrzy i w ogóle tak... No to ja mówię jeszcze raz, mordo, masz powiedzieć teraz temu typowi, że ja się nazywam tak i spytaj go, czy mogę wejść i on ci powie, czy masz się zastanawiać, czy nie. Poszedł do niego, wychodzi Prodigy, taki malutki, za tym typem i mówi, that was you? That was you? Nie wiem, może inaczej wyglądałem. I to jest po prostu spotkanie z legendą, nie? I teraz mijają lata i mam historię polskiego hip-hopu, ale ja mam w głowie taką playlistę tych bitów, wszystkich, które zmieniły moje życie już od lat, nie? I oczywiście przychodzi życie, czyli zrobić historię polskiego hip-hopu w Polsce, no to sobie myślę, że albo zrobisz to porządnie, mhm, i zrobisz to na grubo, albo nie robisz tego wcale, więc potem produkcja, ten koncert był przekładany. Ja mam teraz trasę dla pendereckiego profesora, chociaż go już nie ma z nami, ja miała być z nim, to też jest sprzed 3 lat, a historia polskiego hip-hopu też jest sprzed 3 lat, znaczy 2 w sumie, to miało nie być właśnie obok siebie, tylko się nałożyło, więc w sumie w tym roku dopiero to się dzieje, ale to są jakieś ciągle jeszcze, wiesz, sprawy, marzenia. I zadzwoniłeś do PEI. Przepraszam, tak, ale dojdę tam. Ty już tylko, to miałam o tym. Nie, ja cały czas czekam na to. Tylko przez rok mam taką akcję, że na Bemowo, no, dostaję, czyli mam team produkcyjny, powiedzmy, który sprawdza dostępność artystów. Ja wysyłam taką listę raperów. W każdym razie dzwonię do tych wszystkich, typu gadam z Wojtasem, słyszę ten głos po prostu. I wiesz, i jesteś w sumie z sobą z dzieciństwa, tylko że ja byłem w tym świecie jako fan. Więc nie znałem wielu z nich. Paru oczywiście znałem. Czy właśnie, no, zależy tam Sokoła, czy PZ-a i tak dalej. W każdym razie poznajesz paru tych gości, więc każdy ma w ogóle inną akcję. Na przykład z Ostrym gadałem, pamiętam, ze Stanów chyba z godzinę, nie wiem, pewnie z 1000 zyla mi ta kosztowała rozmowa, nie mówiłem tego, nie pamiętam, jak to było, ale godzinę gadaliśmy o szkołach muzycznych, bo przecież znasz typa z twórczości, ale nie znałem go prywatnie na przykład. Mhm. No i takim sposobem, jak dostawałem numery telefonów od produkcji, nie dostałem numeru do PEI. I to było ciekawe, że nie zadzwoniłem do niego przed Bemowem osobiście, nie zaprosiłem go, ale jednocześnie produkcyjnie dostałem informację, że albo nie jest zainteresowany, albo nie może, albo coś. Okej. Okay. Albo nie odbiera, wystarczy tyle, prawda? Nie wiesz, no bo miałem 40 raperów. No i teraz jest sytuacja, w której ten koncert się odbył. Był wielkim sukcesem i jestem w ogóle, typu wiesz, to tak zorganizować Opole albo Sopot, tylko fajnie. Nie, to mnie w ogóle ten... Słuchaj, to mnie wkurza, bo... Nie, wkurza mnie to strasznie. Ale logistycznie, pomyśl, co to jest za... Nie, to jest, wiesz, w ogóle... 40 raperów w jednym miejscu, w jednym wieczoru. Ale dzwonię do tego PEI. Nie, ale to jest... Nie, bo to jest... Trzymam suspense. Ja słucham o tym koncercie, a to jest tak, znam twoją menadżerkę dłużej niż ciebie, dużo po prostu. I Emalka zaprasza mnie na Pendereckiego, ale nie wpadła na to, żeby mnie zaprosić na to Bemowo. I później siedzę na tym Instagramie i widzę, a tam cała ekipa za kulisami, wszyscy się bawią. Ale nie jesteś w stanie, dobra, nieważne, to nawet nie chodzi o to, że kogoś... Przykre, ale nie chodzi o to, że o kimś aktywnie zapomnisz, tylko nie po prostu przy takim przedsięwzięciu, no niestety, ale polegasz na pionach, na teamach, na drużynach, na jakichś tam warstwach, no bo nie jesteś w stanie, jakby ja nie organizuję tylko tego. Nie, mam pretensji do ciebie, mam pretensje do... No i teraz jest taka akcja, zagraliśmy Bemowo, wszystko było super. Chociaż rzeczywiście ten, nie wiem, zadzwoniłem do Fisza na przykład po Bemowie, bo też wcześniej dostaliśmy odpowiedź, że nie wiadomo, ale... To jest trochę jak chyba... serialem How I Met Your Mother, przepraszam, ale nic nie dowiadujemy. Ale równie dobrze, w zawodowym życiu doskonale rozumiesz, ktoś gra inny koncert, no ktoś ma wyjazd z rodziną, ktoś ten. To nie jest w ogóle osobiste, że ktoś na przykład może nie przyjść, nie pojawić się, cokolwiek, jakby nie bierzesz nic do siebie, nieważne. W każdym razie... Firma, czyli Going, inwestująca w ten koncert, dająca możliwość w ogóle zorganizowania czegoś takiego, nagle po prostu chcą zrobić to bardziej. No i mamy szansę zrobić być może pożegnanie. Poczekaj, jeden... tam było ilu? Na Bemowie było ilu? 38? No, prawie 40, 38. A teraz w Chorzowie będzie? No będzie więcej. Ile? Więcej. Cholera wie. 2 razy więcej, 3 razy więcej. W każdym razie, no w każdym razie mam opcję... jakby rozwijania, no więc drugi raz próbujemy bardzo często też to, co się mogło nie udać, albo rozwijać i tak dalej. No i mówię do Emalki, dawaj mi numer do PEI.
A ona mówi, no nie wiem, czy chcesz dzwonić. A ja mówię, dlaczego? No bo chyba podobno jest bardzo zły, z nim rozmawiałam, był bardzo zły. A ja mówię, dawaj, dzwonię. No to zadzwoniłem do niego, potem tydzień później się udało. No i gadam z nim i miałem z nim w ogóle normalną rozmowę, chociaż wiedziałem, że... I on mi powiedział, że coś tam nagrał już. A ja się jaram jako fan w hip-hopu, że zaistniałem w świecie rapowym, naprawdę. I że teraz już po prostu, wiesz... I totalnie nie mam z tym problemu, żeby jeszcze raz powiedzieć, że to w ogóle nie jest o tym koncert. I mówiąc zupełnie szczerze, nie mam do Pei najmniejszego problemu, tak jak nie mam do nikogo, kto współtworzył tą kulturę, bo to była kultura, która mnie utrzymała przy życiu jakimś. W sumie, jak chcecie teraz kontrowersje, to będzie też zabawne, bo czy ja jestem teraz w telewizji, czy jestem w systemie, czy jestem teraz w podziemiu? To jest kolejne pytanie, nie? Pomiędzy. Ale... Jestem dziwnie w marynarce, więc to będzie chyba pierwszy beef w marynarce, ale ja mogę zrobić beefa, jakbyśmy chcieli. Ja chętnie stanę do tej walki z szacunku do gry i na argumenty, na przykład, nie wiem, gdzie, w której kamerze, bo teraz śmiesznie będę rozmawiał z Rychem przez kamerę, mogę do niego zadzwonić, bo już gadałem, ale... I zresztą mu powiedziałem chyba to nawet, nie pamiętam teraz. Jeśli chodzi o granie instrumentali, to jest też taki śmieszny myk, że ja zagrałem instrumentale. Dlatego, że i tak bym te zagrał, ja nie potrzebuję niczyjej zgody, żeby zagrać czyjś instrumental. Mm-hmm. Więcej, tam jest jeszcze inna historia. Jeden z instrumentali Pei, który zagrałem, Rycha, jest kawałek mojej matki. No tak. Który mam prawo również zagrać. No tak. I to jest jeszcze ciekawsze incepcja w incepcji. Tak. Bo to jest o muzyce, to jest o sztuce. To jest o tym, że ktoś przed tobą robi coś, potem przychodzi ktoś nowy i ten nowy jest o tym, że to robi inaczej. I niezależnie od tego, czy jazzmeni tym szydzą, czy nie, to powstaje hip-hop. Po czym powstaje, a jeszcze wcześniej jest duop i potem powstaje trap i czy trapowiec szydzi old schoolem, czy true schoolem. Mm. To nie ma w ogóle znaczenia. Po prostu jest jakaś kolej rzeczy i sztuka będzie powstawać niezależnie od tego, czy będziesz próbować ją, czy tobie się to podoba, czy nie, może w ten sposób. Więc w imię sztuki jaram się tym bifem, jaram się tą sytuacją, bo mnie nie interesują te sytuacje z punktu widzenia osobistej, bo ja siebie sam pojadę bardziej niż on jest w stanie mnie pojechać, to też jest właśnie najciekawsze. Natomiast z punktu widzenia gry to jest spoko i nie mam problemu teraz to powiedzieć publicznie, że jeżeli mordo chcesz zrobić to, co chcą ludzie, bo tak naprawdę jesteśmy tam dla odbiorcy i to jest coś, w czym się możemy fundamentalnie nie zgadzać, ale ja czuję, że jestem służbą, jestem lokajem odbiorcy. Jedyne, co robię w tym koncercie, to orkiestruję. Ja tam nie przynoszę swoich kompozycji. Mhm. Nawet nie mam takiego... Często to robię. No ale wynosi się trochę na inny poziom jednak, się rozgadałem, więc... ale to jest ciekawe i trudne do opisania. Więc jakby ja czuję, że ja jedyne, co robię w tym akurat konkretnym projekcie, to nie jest, że ja robię swoją jakąś robotę. Ja się staram nawet tych bitów dużo nie zmieniać z punktu widzenia tego, żeby one były po prostu zagrane dobrze. Mhm. Ale chciałbym, żeby paru gówniarzy dowiedziało się o kawałkach, o których mogli nie słyszeć, mogło im umknąć. Być może, okej, pojawia się, czy byłby DOS, czy był problem. Być może ktoś ze starej szkoły dowie się o jakimś kawałku nowej szkoły, którego nie znał. I to jest tylko i wyłącznie o tym, że teraz będzie mega incepcja, że talent, czy kultura wysoka, czy kultura ulicy, to dla mnie nie ma w ogóle czegoś takiego, bo w muzyce poważnej masz hosztaplerów i palantów, którzy biją pianę i nie potrafią niczego, ale umieją to zrobić w sposób dystyngowany, dzięki czemu ich szanujesz, a nie mają talentu. Czyli efekciarstwo. Czyli być może, okej, co to jest talent, bo to jest jeszcze większy. Możesz mieć talent menadżerski, możesz mieć talent wizjonerski z punktu widzenia merchanda sztuki, czyli że sprzedasz swój obraz, bo, nie wiem, napiszesz na nim coś, a nie potrafisz malować, nie? I czy to jest malarstwo? No jest, możesz, masz prawo. A czym jest awangarda? Czy to wolimy? Czy będziemy szanować bardziej obraz, na którym jest coś napisane? Czy będziemy szanować bardziej obraz, który jest namalowany według starej szkoły? Czy będziemy szanować Basquiata, który był talentem z graffiti, z ulicy, ale był tak niepodważalnym talentem, że dali mu szansę wejść na salony, do galerii, tylko to ile to lat temu było już, nie? To są generacje temu już. I wprowadzili typa, który tagował do muzeum, zaczęli sprzedawać jego obrazy za miliony dolarów i zaczął nosić marynarki.
No właśnie, to tak jak... Czy ten talent jest z wysokiej czy z niskiej? Bo moim zdaniem po prostu liczy się to, czy był dobry. Nie, czy był dobry. Czy był dobry, no ale czy był dobry, to świadczy o tym chyba jednak dla mnie, że ktoś miał talent. Psychopatyzowałem się w tej rozmowie, sorry, ale to był super ciekawy wątek. Nie podniósłbym takiego wątku z Peją na przykład, czy w ogóle o tym projekcie. Gdziekolwiek, gdzie nie miałbym szansy tak długo o tym powiedzieć, żeby to dobrze wytłumaczyć, bo tak naprawdę dużo jest w tym rzeczy, które można wyciągnąć z kontekstu. Ja cały czas próbuję cię zapytać, co ty myślisz o tej nowej szkole, o tym nowym rapie. No właśnie. Co ty myślisz? Ale to się zmienia i po prostu my się zmieniamy, ale to, że wtedy to było, to jest super. Co ja myślę teraz? No bo tamten był rzeczywiście prawdziwy, to było podziemie. Nie, to było w ogóle co innego, to był wszystkim bunt. Mhm. A teraz jest mainstreamem, no to jak ma być taki sam? Teraz jest o tym, żeby ci lubili. Mhm. Teraz jest to mierzone tym, no tak, czy sobie... No tak, ale wiecie co, no to trochę też jest kwestia takich czasów, no. Tamte czasy były takie, że trzeba było walczyć o to, żeby się zaprezentować, pokazać i nikt ich nie chciał, tak? A dzisiaj jest tak, że też... wszyscy ich chcą, no bo to jest jakby siłą rzeczy, jest w mainstreamie, tak? Albo dzisiaj siadasz na YouTube'a i kupujesz sobie lajki pod teledyskami, a robią to, mnóstwo ludzi sobie to robi. Podobno właśnie. Naprawdę? Jeżeli jesteś człowiekiem, który wewnętrznie ocenia muzykę po tym, ile ma viewsów i lajków, na YouTube, ile ma milionów na YouTube, albo ile masz fanów na czymkolwiek, co w ogóle jeżeli oceniasz sztukę w ten sposób, no to to jest konkurs piękności, tak? I rap jest dzisiaj konkursem piękności. Dla mnie to że udało się zaprosić Gramatik, czy że jest Wzgórze, czy że jest... Fenomen. Czy że jest w ogóle Płomień nawet, fenomen, mhm. Płomień, że chłopaki są razem, że to jest ta muzyka, którą... Dla mnie to jest to. Dla mnie to jest gest Kozakiewicza. Dla mnie to jest coś, co pokazuje jakoś rodzaju sprawiedliwość. Wtedy ten ogół tym gardził, a teraz patrz, to jest dzieło sztuki. No właśnie. Teraz to wisi w galerii, nie? To jest niesamowite. Jak się patrzy na twoją karierę, na to, co robiłeś do tej pory, to ty masz takie kamienie milowe na tej drodze. Takie naprawdę ważne rzeczy, które się wydarzyły. Bo czy to Beyoncé i jej konkurs na... A to był przypadek. No ale wiesz, to było coś, tak? To, tak. Co, potem ten Nospr, Miłosz, wiesz, muzyka filmowa, Orzeł za sztukę kochania, że tak myślę sobie, że w gruncie rzeczy w Polsce niewiele mówi się o kompozytorach, o muzykach, którzy robią muzykę filmową. A ty gdzieś za każdym razem, czy to jest serial Sexify, potrafisz przy tym jakoś mocno zaistnieć. Ty masz takie poczucie, że to rzeczywiście, że były kamienie milowe, które jakoś popychały cię do przodu, które zmieniały dużo? Jak wtedy wracałem, żeby się tego uczyć i gdzieś pomiędzy tym zawodowcem a tym dzieciakiem, była w tym jeszcze dzieciaku, że wróciłem do tej szkoły, bo chciałem umieć zrobić wszystko. Czyli fach. Jakaś umiejętność, nie wiem, robienia mebli, budowania, stawiania fundamentów, żeby się nie zawalały. Czy to jest, nie wiem jaka analogia, ale to jest umiejętność zrobienia, no, czy istnieją ciągle ludzie, którzy umieją zrobić taką żarówkę, tak? Oczywiście teraz jestem, wiem, że... Aha, czekaj, jest taka postać, ktoś mi to kiedyś powiedział, że brzmi jak ten gość z Asterixa, Obelixa, co tam gada, że wtedy rosa o poranku i wtedy, ale czy ważne jest istnienie? Nie widziałem tego filmu, ale odpaliłem scenę na YouTubie i jest scena, że przychodzi Asterix, Obelix i tam gadają z niewolnikami, którzy budują piramidy chyba. Tak, ja nie lubię Asterixa, Obelixa. I ich pytają, jak się tutaj pracuje, czy to są ciężkie warunki, a on zna po prostu... No nie wiem, to trzeba by było zadać pytanie, czy to byłoby ciężkie? Co to znaczy ciężkie? Czy ciężki jest kamień, który niesie rzeka, czy niebo, które nas przytłacza, jak otrzymamy go jako atlas, my, jako ludzie? I ja nie wiem, co on gada, bo oczywiście teraz szyje, ale on tak samo, zresztą, i wiesz, taki wywód po prostu jakiegoś oszołoma. No i to jestem ja, no, chyba podobno. No. Miałem siostrę filozofa, myśmy się tak naparzali cały czas, jako oczywiście z punktu widzenia filozofii, wiadomo. Nie rozumieliśmy się jako dzieci zupełnie i w ogóle też mam trzech budrysów, mam braci ciotecznych, mam 1,92 m, a mam z trzech braci, jestem najmniejszy. Okay. Więc, i oni byli 4-5 lat starsi, więc obcowanie w ich towarzystwie, w bramie na Monte Cassino w Szczecinie, i jakby też takie dość, to teraz jest elegancka dzielnica, ale sorry, no wielu raperów jest stamtąd, bo tam było dość ostro w tych bramach i się w nie nie wchodziło i po prostu to jest super, że to cię kształtuje potem, no. Mogę być tylko szczęśliwy, że... Ale udawało ci się. Że miałem takie jakieś szczęście. Co? Możliwość. Możliwość, być może, tak. No, ale to już dla mojej dziewczyny, bo Beyoncé muszę to...
podziękować, no. Czy to zmieniło? Wszystko zmieniło. Zmieniło, cała Polska o tym mówiła. Wszyscy ja wiem, tym żyli. Wszyscy. Można żyć czymś przez chwilę. 10 lat młodziłem, pytałem, prosiłem, robiłem jakieś joby, żeby przeżyć cokolwiek. Orkiestrowałem innym ludziom jakieś filmy, jakieś rzeczy, coś, w ogóle cokolwiek byłem w stanie zrobić. Robiłem piosenki z znajomymi. Że to od 15 roku życia pracujesz, prawda? No to jakoś tak, no. To jest hardcore. No więc ona tako. Po prostu nagle przyszli ludzie i byli ciekawi, a co on robi? My jesteśmy bardzo ciekawe, a propos Sexify i jak to się robi i tak dalej. Tam w muzyce pojawiają się jęki i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiamy się, jak wyglądało nagrywanie tych jęków, na ścieżkę dźwiękową. No, no bardzo proszę. To sample się bierze skądś, czy co? Zrobili to ludzie, z którymi ja tam nie byłem. To są prawdziwe dźwięki z planu. Z planu. Z punktu widzenia innowacji wezmę takie zadanie, czyli z punktu widzenia życia dla projektu, projekt, który jest marzeniem do zrealizowania artystycznym, do zrobienia czegoś ciekawego, no to tutaj zgodziłem się na ten projekt dlatego, że po pierwsze kumpel go produkował, robiliśmy już parę rzeczy i byliśmy sami zajarani, jak możemy to zrobić. I doszło do rozmowy tak zwanego zajarania się sztuką, a nie do rozmowy menadżersko-finansowej, czy będę zainteresowany. Czyli doszło do takiego po prostu sprzężenia zwrotnego. Sprzężenia artystycznego, co możemy zrobić, co będzie ciekawe. I dostałem zielone światło, jeszcze w dodatku załatwione przez Netflixa, to nie jest wcale takie proste. I dostałem te dźwięki z planu. I one się pojawiają w muzyce, czasami zanim się pojawiają w filmie, w scenie. I z punktu widzenia produkcji filmowej, tak. No to jest do góry nogami. Rzeczywiście, z kim nie gadam, to tak chyba nikt nie widział tego jeszcze wcześniej. Co cię jeszcze ukształtowało? Rap? Wyobraźnia na pewno. Na pewno. Czyli nie wiem, jak to opisać. No, chyba no coś musiało ukształtować twoją wyobraźnię. Chyba ci muszą tym karmić w sumie, nie? Wyobraźnią. Czy w artystycznych rodzinach jest łatwiej? Zależy od rodziców. Rozwinąć ale to, że wyobraźnię. Ktoś może być wielkim artystą, to nie znaczy, że będzie dobrym rodzicem. Więc to nie ma znaczenia w ogóle. Możesz mieć rodzica, który ukształtuje twoją wyobraźnię, nigdy nie był związany z niczym, związanym ze sztuką. Oczywiście będzie łatwiej, jeżeli też jest taki ciekawy, to chyba Jacob Collier powiedział, że ktoś to ostatnio to powiedział o słuchu absolutnym, czyli o umiejętności zaśpiewania dźwięku, zanim go, czyli w zasadzie umiejętności liczenia herców, no bo A to jest 440 herców na przykład w wielu orkiestrach, ale możemy o tym debatować, czy dwa to jest gdzieś około pi, czy pi to jest na pewno jedna rzecz, czy to jest umowa, czy to jest jakiś pulsujący mechanizm. W każdym razie o czym o słuchu? O słuch absolutny. Że słuch absolutny, czyli umiejętność rozpoznawania herców, czyli że jeżeli teraz siedzę tutaj i umiem na przykład zmierzyć, że od czubka mojego buta do twojego buta będzie ile to jest? 140 centymetrów na przykład i powiesz to 142.3 i potem ktoś wyciąga linijkę i się zgadza, nie? To jest słuch absolutny w muzyce. I to jest jakiegoś rodzaju katorga, to jest życie w katakumbach. Wiesz, że słyszysz wszystko? Jesteś niewolnikiem tego zmysłu, który ci po prostu zatruwa życie, taka wszędzie, zawsze. Czy to jest talent? Nie wiem. Ale ta matka zapytana właśnie, jak wykształtowała temu swojemu dziecku tak niesamowitą zdolność i władzę nad tym też zmysłem, ona chyba, nie pamiętam, czy to ona powiedziała, czy to on powiedział o niej, w każdym razie ona go uczyła na początku, że jaki to jest dźwięk. I on, jak mówił, że B, a nie S, to mówiła bardzo dobrze. A każdy normalny rodzic by powiedział, że jak B, jak A, no to pomyliłeś się, duża różnica. Znaczy S akurat, o ja czekaj. Czyli tak, czyli jak G, to pewnie GIS jest podobnym dźwiękiem. A wcale nie, bo to jest inna oś zupełnie. I że czyli co to robi, jeśli matka mu tak mówi? Podobnym dźwiękiem do G będzie D. Bo to wynika z koła kwintowego, że lekkie przesunięcie jest dużym błędem. O stary, to jest wyższa szkoła. To jest wyższa szkoła. Ja próbuję ale to jest wyobraźnia. No to, czyli, no i co, ale ktoś... to, że ona go tak no utwierdzała właśnie. W tym, to co? To co to robi? Dlaczego dobrze, no to właśnie mu wzmacniało tą wyobraźnię tego, że harmonia, która jest matematyką, jest przydatna do czegoś, czyli to, co, nie wiem, że okej, lubisz matematykę i ona jest nudna jak flaki z olejem i ja jej nienawidzę, szczerze, bo tak mnie nauczyli w szkole, ale okazuje się, że właśnie, no, Einstein zobaczył tą butelkę, czy co tam było, co spadało, a woda nie spadała, no i nagle się zmienił cały świat, bo tymi nudnymi liczbami określa coś trudnego do określenia
I nagle to wszystko definiuje całą rzeczywistość, która jest dookoła i nagle już, czy to jest ważne? No dzisiaj już nie, ale kiedyś było ważne. No dobra, a... Gabi? Dziękuję. Chciałam też coś powiedzieć. Nie, bo bardzo fajnie zacząłeś mówić o matkach, synach i jestem tak dalej. Jestem lekkim psopadą, ale też powiem na swoją obronę, że jestem w dziwnym momencie, więc z góry was przepraszam. Dlaczego? Nie, no mów, przepraszam. A nie, mów. No bo, że ja latam tak po tych wszystkich tematach i jest to na pewno trudne, ale fajnie, że też trzymacie to w ryzach i wiecie, o co wam chodziło, nie, bo ja jesteśmy zapomniałem. W ogóle bardzo ciekawe i twoich przemyśleń, twojego życia i tak dalej. Bardzo fajnie rozpocząłeś temat o matkach i synach i tak dalej. Twoja mama jest kobietą, która bardzo dużo poświęciła rodzinie i która spędzała z wami czas w domu i świadomie taką decyzję podjęła, żeby... Czyli czytałaś mój rajder, że w wywiadach jedyną, o czym nie chcę rozmawiać, to są... Dokładnie tak, dostałam go wczoraj i przeczytałam. Nie, no, ale to jest jakaś wiedza powszechna, to nie jest coś, bez przesady. To jest coś, co się pojawia w wielu tekstach, wywiadach i to nie jest coś, co ja ci grzebię jakoś głęboko w rodzinie. No, to chciałam zapytać, jaki wpływ jakby twoja mama miała na to twoje ukształtowanie i muzyczne, pewno, i wrażliwość i tak dalej. Na pewno pokazała mi kiedyś winyle swoje i jak dla komuny było ciężko w ogóle cokolwiek zdobyć, jeżeli grała jakiś koncert gdzieś za granicą, a pamiętam, że nawet parę razy mnie wzięła, co było w sumie niesamowite, bo no, muzycy wtedy też nie mieli pieniędzy. Nikt z nas nie miał pieniędzy, wszyscy jesteśmy wycięci jak kosą, sierpem i młotem, o fajne. No więc jak jeździła coś, cokolwiek dostać na przykład za granicę, to wracała zawsze z książką czy z winylem. I potem jak mi pokazywała te winyle, to mi opowiadała o tym, jak ciężko było je zdobyć, ale słuchała muzyki w sumie sercem, czyli to było odwrotne niż mój stary, który słuchał wyłącznie jakby analitycznie, czyli tak naukowo, i szkoła, która ci również uczy słuchać naukowo tylko i wyłącznie. Na moment wracając do twojej mamy, że on w sumie to miała na mnie duży wpływ, bo dwie piosenki z dzieciństwa, takie, które pamiętam absolutnie, to jest Józek, nie daruje ci tej nocy i Diamentowy kolczyk. I widzę twoją mamę, to jakoś tak zawsze... Mi się ciepło, czyli w sercu robi. Ale to jest ciekawe, bo dla mnie to na przykład nie oznacza nic. Kompletnie. To są piosenki, które są mi tak obce. Nawet nie wiem, czy ta pierwsza jest... Józek, nie daruje ci tej nocy. To Bajm akurat. To Bajm, ale to, no. To są dwie takie, które pamiętam, wiesz, sceny z dzieciństwa. On był w zasadzie pastiszem, ten kawałek, Diamentowy kolczyk. I dużo jest więcej fajnych kawałków. Na przykład Peja na dnie to jest Zmysły precz. Słuchaj, na bankiet wieczórkę, miałam wtedy parę lat, jeździłam mostem, trasą WZ z rodzicami maluchem, jak w radiu leciał Diamentowy kolczyk. I to jest właśnie to słuchanie sercem, że ja od razu wtedy mam takie... Kształtuje wspomnienia. To było super dla mnie dziwne, bo w sumie dziwne czasy, ona jakoś szybko się stała... szybko zauważyłem, że ludzie zaczęli o niej szepczeć też i jakby zwracać na nią uwagę, nie wiedziałem dlaczego, ale potem już... jakoś to odeszło i to było w sumie, jak a propos kształtowania, to dla mnie to było ciekawe, że w tej sławie nie ma niczego. Bo tak samo jak szybko się pojawia, tak samo szybko skiśnie i znika i ta piana się po prostu, zobacz jak piękna analogia. Jakby jeżeli to jest twoim celem, żeby być artystą, no to nie jesteś, jakby to w ogóle nie jest po to, nie? I jeżeli rzeczywiście proces i projekt, no to wtedy masz po co się tam walczyć codziennie, nie? Że taka ciekawość, a co by było, gdyby zrobić to tak? Czyli jeżeli to spróbuję wytłumaczyć, to nie wiem, dlaczego mnie zapraszacie, ale jesteście też ciekawe i dla was to jest na pewno, nie wiem, właśnie spotkanie, że wyciągnę z kogoś coś innego, że na przykład spróbuję skumać, po co on jest i spróbuję to przedstawić tak, żeby ktoś mógł sam sobie na przykład spróbować gadać nie wiem, kontrowersyjna postać, szybko jakiś skandal, no z Malikiem na przykład, tak? Gadałyśmy. No mówię właśnie, dlatego mówię na przykład, że spróbować gadać z kimś i teraz jak być ciekawym tego kogoś, ale pozostać sobą, czyli gdzieś zadać pytanie odbiorcy, no to już jest to samo, no bo ten zawód jest dokładnie taki sam. Nie próbujesz dawać odpowiedzi, tylko próbujesz szukać procesu, którym jeszcze jest coś do zrobienia. Czyli nie jest najważniejszy ten cel, tylko ta droga. No dokładnie. Dokładnie tak. Czyli i tym optymistycznym akcentem... Czyli łona.
Tak, dokładnie, czyli łona. Ale, ale nie powiesz nam chociaż, kto jeszcze tam dołączy do tego Chorzowa, tak na koniec? Może coś nie, no bo ten line-up jest, on się stopniowo jakoś tam odkrywa. Sytuacja jaram się tym, że ostatnie dwie ogłoszone osoby to był Fish i Sistars. Okay. Z punktu widzenia śpiewanego hip-hopu to jest ciekawe. Na pewno to było znaczące na naszej drodze ewolucji. Czyli dwie postaci, które, czyli Fish, który rymował na biało, czyli nie rytmicznie. Tak. Bardzo dziwne to było, jak się pojawił, pamiętam to doskonale. I wiesz, pojawia się nagle jakiś gość, który zupełnie inaczej rapuje. I czy on należy, były wtedy wywiady, czy on jest poetą, czy on pisze wiersze, co to jest za raper w ogóle, nie? Mhm. A no więc tym bardziej ciekawy w ogóle głos i super się cieszę na to spotkanie. Jeszcze się w sumie nawet nie poznaliśmy, tylko gadaliśmy przez telefon. A z siostrami chodziłem do szkoły, więc je znam z dzieciństwa, po czym 20 lat ich nie widziałem w sumie. No kurczę. No, szkoły muzycznej. Czekam na ten koncert bardzo. One chodziły normalnie do szkoły, no. Tak jak ja mam, 16 września. Ja mam ostatnie pytanie, już takie na puentę. Czy Fata Morgana to jest twoje ulubione słowo? Bo on jest super. A on się u ciebie tak często pojawia, ja o nim zapomniałam. Była taka piosenka w dzieciństwie, Fatma. Była, ojej, była. No. Była. A czemu? Bo to nie wiadomo, co to znaczy. I nie wiadomo, z jakiego języka to pochodzi. I jednocześnie, jak użyjesz tego w innym języku, to tak samo, czyli... co to było u Feliniego chyba? Asa Nisi Masa? To, ja dobrze, nie wiem. Dobrze pamiętam? Czyli Entyczek Pentyczek, co to znaczy? Czyli trele morele. Morele to już dyskusyjne, no bo morele są bardzo ustanowione, ich znaczenie. No ale Fata Morgana... Otworzyłaś puszkę Pandory, Agnieszka. Fata Morgana, to wiesz, co to znaczy? Coś, co ci się pojawia na pustyni, tak? Tak. Ale jest czy nie jest? Ale widzisz, nie jest. Ale czujesz. No czujesz, no, tak. Nie jest. Myślisz, no, że no, jest, tak. Ale tego nie ma. Okay. No właśnie. I dobrze brzmi. Dziękuję. Bardzo ci dziękujemy. Sorry. Nie, bardzo się cieszymy, że byłeś, bardzo ci dziękujemy.